Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Tradycją drugiego dnia świąt wielkanocnych w Wiśniowej od niepamiętnych czasów są tak zwane dziady śmigłuśne, czyli barwni przebierańcy od samego rana robiący psikusy mieszkańcom, a przy okazji oblewający ich obficie wodą. Od kilku lat w Wiśniowej organizowany jest również tego dnia konkurs mający na celu podtrzymanie tej barwnej i osobliwej tradycji. Zapraszamy Was tutaj i przedstawcie się. Robotnicy sportowy! Konkurs dziadów był w czterech kategoriach. Kategoria pierwsza, maska tradycyjna, czyli robiona ręcznie, wykonana przez dziada i dobrane rekwizyty, strój do tego. Maska współczesna, czyli gotowa, kupiona w sklepie, przeważnie plastikowa lub gumowa. Grupa dziadów i grupa instrumentalna. Ocenialiście również tradycyjne jukanie. Tak, tak. Tradycyjne okrzyki dziadów zwane jukaniem. Był to konkurs na najgłośniejsze jukanie. Super, gratulacje. Rekordzista miał 127 decybeli. Pogoda dopisała. Jak pani myśli, z czego wynika to, że ta frekwencja z roku na rok się zmienia? Przeważnie chodzą młodzi ludzie, starszym się już nie chce, a młody człowiek, który chodzi całą noc, no to nad ranem już ma przeważnie dość i ci zostali tutaj naprawdę ci najwytrwalsi. Ale optymistycznie chyba można patrzeć na przyszłość, bo widzieliśmy kilku takich całkiem młodych uczestników. Tak, tak, bardzo nas to cieszy, że chcą kultywować tradycje dziadów. Przejdźcie po scenie, ukłoń się Państwu. Ale Pani ma mocne perfumy, a Miszek jest. Dziękujemy bardzo. To, co jest najciekawszego tutaj w Wiśniowej, to jest to, że folklor cały czas żyje, cały czas się rozwija. Jak widzą Państwo, kategoria, gdzie było najwięcej chętnych, to była maska współczesna. Czyli cały czas uczestnicy zastanawiają się, jak ten konkurs rozwijać. Aczkolwiek zastanawiamy się nad tym, czy nie wzmocnić maski tradycyjnej, czy nie poszukać wzorców XIX-wiecznych, jak faktycznie maskę robiono, jak faktycznie się ubierano i trochę wzmocnić tą kategorię. Konkurs dziadów w Wiśniowej przyciąga nie tylko uczestników, ale coraz liczniejszą publiczność. Jak pan ocenia tegoroczny konkurs dziadów? No, generalnie pogoda się udała bardzo ładna, jest także to, że troszkę się pokropi kogoś, to myślę, że nie będzie nikt niezadowolony. Oczywiście nie przesadnie, tak? Także... Warto tę tradycję dziadów podtrzymywać? Myślę, że tak. Jest generalnie bezpiecznie, jest. Widzę, że teraz wójt zadbał o to, żeby było... Coraz bezpieczniej konkursy organizuje. Dawniej było takie bardziej samowolka, a teraz wie, że już w miarę pod kontrolą to jest wszystko. No podoba mi się, tylko że kiedy w innym roku było ich więcej, w inne lata. Troszkę za mało ich jest. Zdążyli już panią oblać? Trochę. Nie tak dużo. Ja mogę oceniać od 55 lat, jak to się odbywało. Obecnie fajnie, ciekawie zorganizowanie. Ale nie jest ta spontaniczność, która kiedyś była. Brak spontaniczności. A czy tę tradycję warto podtrzymywać? Warto to ciągnąć? No jeżeli ja od tylu lat jeżdżę i jestem co poniedziałek, powinno się. Dziady przyciągają do Wiśniowej nie tylko mieszkańców gminy, ale również przybyszów z dalekich zakątków województwa i kraju. Przyszliście Państwo z wnukiem, który okazał się najmłodszym dziadem w tegorocznym konkursie w Wiśniowej. Dlaczego namówiliście młodego człowieka do udziału w tym konkursie? Żeby tradycja nie zaginęła, żeby ten... Nawet nie było trzeba namawiać. Namawiać co? Sam sobie strój wybrał, sam sobie przygotował i miał chęć wziąć udział w tym konkursie. Wnuk przyjechał do Państwa z Gliwic, aż z Gliwic, czyli zaszczepiacie w innych regionach kraju tę tradycję. Warto? Warto, tak, warto. Niech tradycja żyje. Warto. A Tobie jak się podoba? Fajnie.
Będziesz co roku brał udział w tym konkursie? Tak. Masz już pomysł na jakieś przebranie na przyszły rok? Dziękuję za udział w 6. konkursie Dziadów Śmigłów Wiśniowej. Jak widać, można naszą tradycję kultywować i kultywować zgodnie z kulturą, tak żeby niektóre organy nie miały do nas pretensji. Zapraszam za rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.